Ja p***le. Tyle się męczyłem, żeby się dowiedzieć, że ja muszę to rozmontować i... Mam dzisiaj dość. Dzisiaj w moim 120-metrowym domu, który mam zamiar wyremontować za 50 tysięcy złotych, montuję regipsy na ścianach, wstawiam gniazdka i robię jeszcze kilka innych ciekawych rzeczy. Ale reszty dowiecie się już z filmu. Miłego oglądania. Proszę Państwa, trochę późno, ale nie spocznę, dopóki cała ta ściana nie będzie pokryta regipsami. Właśnie, w pierwszej kolejności zaznaczę sobie na ziemi, gdzie będzie kontakt, bo te kable zostaną schowane. Je trzeba położyć i na ziemi zrobię sobie kreskę, w którym miejscu będzie kontakt. Czyli tu 40 cm nad tą kreską, tu ma być kontakt. Myślę, że zajebista metoda. Tutaj tak samo mamy kreski i dzięki temu będę wiedział, gdzie ma być kontakt. Prościzna. Teraz możemy mierzyć. Damy 117. To jest chyba najgorsze, krojenie na długość, bo trzeba taką długą sznytę walnąć. O! Mam 3-metrową łatę, więc za pierwszym razem śmigniemy kreskę na całym regipsie. Tam idzie wadała. Było warto kupić taki sprzęcik. To, co lubię najbardziej, czyli trzeba śmignąć kreskę. A jak wiecie, w tym jestem dobry. Równe kreski to moja specjalność. Nauczyłem się. 9 miesięcy remontu nie idzie na marne, nie? Minimalnie gdzieś tam wychodzi. Kurde, trochę płynie. Ciach! O, mam pomysł. Nie będę ciosu karate używał, tylko użyjemy łaty. Po całej powierzchni wtedy stuknę. I mamy. Wlatuje pierwszy regips. Oby to pasowało idealnie. Chwila, bo sobie w sumie nie zaznaczyłem, gdzie są profile i nie wiem, gdzie się wkręcać. Żeby było nam prościej go przykręcić. Zaznaczę sobie takie tyci, kropeczki. Dosłownie środek zaznaczymy. Każdego profila. No, i teraz wiem, gdzie przykręcać. Zaznaczę też na ziemi. Kropka, kropka. I dzięki temu będę wiedział, jak prowadzą profile. Prościzna. Pewnie widziałeś te zabawne reklamy z facetem w kłopotach. Jest to Hero Wars, który jest sponsorem dzisiejszego odcinka. Jest to gierka RPG online z wieloma trybami PvP. Od razu po wejściu możesz grać w trybie kampanii, w którym masz ponad 130 misji. Trzeba zbierać skrzynie Dominion, pokonywać bossy, odkrywać i ulepszać postacie. Obecnie w grze jest ponad 50 różnych bohaterów z unikalnymi umiejętnościami. Znajdź najlepsze kombinacje bohaterów, połącz je w drużynę i rozwalaj każdego bossa. W grze znajdziesz 6 różnych trybów, typu arena, lotniskowiec, gildia czy nieskończona wieża. Zmęczony pracą? A może nie możesz znaleźć spokoju w domu? Wypróbuj Hero Wars. W gierkę gra ponad 100 milionów graczy na całym świecie. Zagracie w nią na Androidzie i iOSie? Jest to wtedy Hero Wars oraz na kompie. Hero World Domination. Jedna, jak i druga gierka nie są ze sobą połączone. Jeżeli grę pobierzesz teraz, to dostaniesz 5 najlepszych bohaterów, a jeden będzie tajemniczy. Otrzymasz również 600 szmaragdów i 30 tysięcy złota. Żeby ściągnąć gierkę, wystarczy kliknąć link w opisie lub zeskanować kod QR, który pokazuje się na ekranie. Przykręcamy. No jestem ciekaw, jak to się będzie trzymać. Nie wiem, ile trzeba tak naprawdę na jeden profil. 4 wkręty, 3? Chyba nie więcej. Dobra, będę dawał po 4. Myślę, że będzie gitara. Jest na 4. Teraz dzięki temu, że mam te kropki, no to tak jakby wiem, gdzie przykręcać. Niby się trzyma. Zabierzmy podkładki. On teraz sobie wisi w powietrzu. Średnio mi się to podoba, wiecie? Teoretycznie nikt w ścianę nie będzie uderzał, nie? Ale jakaś taka zamięka się wydaje. Czy ja to nie zrobiłem za rzadko tych profili? Może jak piankę montażową psiknę, bo to od góry. Ten profil na górze, słychać? O ten. To jakoś tak dziwnie odbija się i wibruje. Myślę, że jakbym tutaj przez szparę psiknął piankę montażową, to by te dźwięki ustały. W tym jednym miejscu, tu. Wystarczy, że dotknę i wibruje. Słuchajcie. Trzeba to jakoś usunąć, dobra. Na razie niech tak będzie. Wygląda to pięknie. Ej, od tej strony póki mam dostęp, mógłbym coś z tym zrobić. Czy ja tam wejdę? 30 centymetrów. Może wyślę, zatrudnię jakieś dziecko na chwilę do pracy, żeby mi tam wskoczyło z pianką i psiknęło, gdzie trzeba. Sięgnąć bym sięgnął. Co tu wymyślić? Niby jest git, ale troszkę mi to pracuje, jak przyciskam. Tylko no trzeba przycisnąć, ale kto normalny w domu przyciska ściany? No chyba nikt. Jest gitara. Lecimy kolejną płytę. W pierwszej kolejności zaznaczę sobie właśnie, gdzie jest środek każdego profila, żeby mieć już to właśnie zaznaczone. I będzie luksus. Czy tutaj coś z wysokością się zmieniło?
Dalej 117 wejdzie. Proszę Państwa, mamy kolejny, idę jak burza. No normalnie jak przecinak. Rakieta. Nie wiem, jakie jeszcze mogę użyć określenia. Taki jestem szybki. Struś pędzi wiatr, kurde. Marcin Najman. W klepaniu maty. Tyle, nic dodać, nic ująć. Tylko zgarnia calutki profil. Skrócę go jeszcze, ja pierniczę. Może go od razu utnę tutaj, na ścianie? No, jestem ciekaw, jak mi kreska pójdzie na ścianie. Poszło, kurde. Ma się tę moc. I teraz można kręcić. Teraz miejsce, w którym jest anemostat, trzeba tutaj powsadzać z powrotem profile. Teraz trzeba sprawdzić, dokąd sięgnie ten dwumetrowy regips. Ty, o, idealnie akurat złapię to. Tak robimy, czyli idealnie nam zakryje to. W sumie źle, że zakryje. Troszeczkę przesunę, tak żeby można było kolejny złapać. I trzeba rozkręcić anemostat z powrotem, bo tu będzie trzeba trochę inaczej zrobić. Nie mogę tego zamknąć w ścianie, bo później będzie problem z wyjęciem. Zaraz wam wytłumaczę, o co chodzi. Patrzcie, tą końcówkę wsadzamy w tą rurę. Więc tutaj mamy otwory i tymi otworami przekręcamy do regipsu. I wtedy zakręcamy sobie to. I mamy sztywno ustawiony anemostat. Muszę tutaj odrysować te kółko, wyciągnąć rurę przez ścianę, założyć z powrotem i wsunąć, żeby się oparło na tych rantach. Oprzemy, pyk, 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 przykręcimy na 4 wkręciki i mamy gotowy anemostat, jest w ścianie. Picuś, glancuś. Od razu to zrobimy, bo jestem ciekaw, jak to będzie działać. Teraz tylko dociąć regipsa na 117. Skręcam kolejnego. Lecę jak burza. Wiecie, po co sobie robię kreskę na ścianie? Równą, pionową. Żebym wiedział, gdzie mam przykręcać wkręty. Wiecie, łatwo się walnąć. To jest parę centymetrów. I żeby mieć pewność, że robię git, łapię sobie taką słabo widoczną kreskę ołówkiem od poziomicy i wiem, gdzie przykręcać. I nie muszę się pierdzielić z patrzeniem, czy jest równo, czy nie jest równo. Tylko pyk. Szybka akcja. Wiecie, co jest najważniejsze? Żebym pamiętał, że jak kiedyś, nie daj Boże, wypiję, żebym się nie opierał o te ściany, ani żebym na niej nie wpadł. To będzie dobrze. Teraz spróbujemy wydobyć rurę od anemostatu. Nic bardziej prostego. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ja chciałem, żeby rura zaczynała się 10 cm nad ziemią. Tu jest ten anemostat. Tu jest wysokość. Nic prostszego. Przykładam tutaj tą końcówkę od anemostatu. Przy tym, o, i trzeba zaznaczyć. Mamy kółeczko, tada. Mamy specjalny nóż do regipsów. Trzeba go wbić. O, i kroimy wzdłuż linii. No kurde, prościzna. Nie no, ale to pracuje wszystko. Nie wiem, czy to jest dobrze zrobione, kurde. No patrzcie, cała ściana się buja przy cięciu. Tak nie powinno być. Wycięte. Sprawdźmy, czy to wejdzie. Wejdzie idealnie. Ale chwila. Wyciąłem, to wejdzie idealnie. Ale tu musi wejść jeszcze ta rura i opaska. To już będzie wyzwanie. Wpadłem właśnie na genialny plan, co mogłem zrobić. Wiecie, co mogłem zrobić? Tego regipsa nie przykręcać. Zrobić otwór tak, jak teraz zrobiłem. Wsadzić to. Położyć regips, nałożyć rurę i skręcić. Nie genialny plan? Ale już przykręciłem i mi się nie chce odkręcać. Co tu teraz zrobić? Czy się męczyć, czy położyć regipsa? I jeszcze raz. Co będzie lepsze? Co wy byście wybrali? No tak, ja teraz to muszę jakoś przecisnąć. No nie ma opcji. Co tu kurde zrobić, no? Nie będę się z tym pierdzielił. Odkręcamy tą płytę, zrobię tu porządek. Położymy, przykręcimy, bo coś czuję, że to inaczej nie podziała. No, i teraz mamy dostęp. Bez problemu teraz to podłączymy. Kurde, powiem wam, że to nie będzie takie proste w ten sposób. Się rura nie chce tak zgiąć. Wiem, jeszcze inaczej. O, tak będzie. I w ten sposób spróbuję założyć. Niestety, padły mi już wszystkie baterie w kamerze. Ale przytegowałem tą rurę. Jest rura, wszystko szczelnie, dokręcone na maksa, więc teraz zakładam ten regips z powrotem i spróbuję założyć ten anemostat. 20 tysięcy polubień i w następnym filmie wbijam do lodowatej wody, co wy na to? Czy wy jesteście niepoważni? Na cholerę te 20 tysięcy łapek wbiliście w górę? Czy wy to widzicie? Ja mam wejść tutaj, minus 7 stopni. Wy chyba lubicie, jak ja cierpię. No piździ, jak nie wiem. Trzeba się rozgrzać. Jestem osrany, jak nie wiem, nie? Umowa to umowa. Miałem nadzieję, że to się jednak nie wydarzy. Trzeba rozbić lód. Dobra, łopatą tego nie zrobię. Powiem wam,
że jest tak gruba warstwa lodu, bo tutaj jest bardzo delikatny spadek. Żebym ja mógł się zanurzyć chociażby do pasa, musiałbym wejść na środek tego stawu i tam zacząć kuć. Kurczę, boję się, żebym wpadł. Tutaj no nie będę tego rozkuwał, bo musiałbym rozkuć taki potężny pasek, żebym mógł na luzaku wejść. Bardzo was przepraszam, ale nie chcę aż tak ryzykować, bo jeszcze coś sobie zrobię. Nie wskoczę do stawu. No to chociaż zrobię pajacyki na śniegu w zamian za to, nie? O kurde, piekło mnie syry. Robię to. O kurde! O jeszcze! Jeszcze! Na klacie! O kurde! Syknie! Nie, morsowanie by mnie chyba, nie wiem, padłbym na zawał. Mam dla was kolejne wyzwanie. Jak wbijecie 25 tysięcy łapek w górę, robię odcinek, w którym siedzę na budowie przez 24 godziny. Nawet tam będę spał. I oczywiście przez te 24 godziny postaram się jak najwięcej wyremontować w chacie. Może będzie z tego jakiś śmieszny odcineczek. Proszę państwa, kolejny dzień. W kominku rozpalone, hajcuje się jak nie wiem. Mamy rurę. Podłączyłem to wszystko, ciągnie powietrze. Na razie kominek nie jest zabudowany. Wezmę teraz kamerę termowizyjną na takich spartańskich warunkach. Czy dmucha? W pomieszczeniu mamy już 5,5 stopnia. Odpalamy termowizję i kurde, jestem ciekaw, czy to będzie wiało. Wczoraj już zamontowałem anemostat. Najpierw temperatura pomieszczenia. Piździ jak nie wiem, ściany są zimne. 0 stopni, 1 stopień. Podłoga ma 1 stopień. Komin, patrzcie, odgrzania. 15 stopni ma komin. A sprawdźmy jak anemostat. O panie, patrzcie, wieje z niego 13 stopni. No kurde, porównując ściany, a tutaj akurat Regips ma 5 stopni, 5 stopni, a wieje nam jeszcze z nierozgrzanej rury 12,5 stopnia, 13. Przyłożę rękę. Czuć, że jest takie fajne, przyjemne te powietrze. Okej, to jest jeden. Jaram się, proszę państwa, jaram się. Zajebiście. Tu mamy kolejny. Ciekawe jak tutaj dociera. 13,5 stopnia, 13,1, 13,5. A teraz pójdziemy jeszcze do najzimniejszych pomieszczeń aktualnie, czyli kuchnia i pokój. Sprawdzimy jak tam wieje. Tu to proszę państwa, mega piździ. Jak oddycham to para leci, nie wiem czy widać. Chyba widać. Patrzcie tu, temperatury. O, ściana 0 stopnia, 0,5, mega zimne. Tu mamy minus 1 stopień ściany. A jak ten? 12 stopni dmucha, widać? 12 stopni, no zajebiście. Teraz jeszcze łazieneczka, jak tutaj? No też, 11 stopni, patrzcie, 12 nawet. 11,5, 12 stopni. Działać działa. A co dopiero będzie, jak zabuduję kominek i wtedy, jak będzie tam ciepłe powietrze się gromadziło, bo na razie to rura sobie, tak wiecie, swobodnie leży przy kominku, a to nie jest to samo. Jak będzie zabudowany, to tam będzie cieplutko jak, nie wiem, we wszystkich pomieszczeniach. Już się nie mogę doczekać zabudowy. Od jednego z widzów dowiedziałem się, do czego jest ta taśma aluminiowa przy tym. I proszę państwa, według niego, nie jestem pewien, wiadomo, może się też mylić, a może nie. Napiszcie w komentarzu, czy na pewno dobrze jej użyłem. Ta taśma jest po to, żeby zakleić wystającą wełnę. Uszczelnić jakby to. Więc bierzemy kawałek i trzeba skleić rurę dookoła, tą wełnę. Z tego, co mi właśnie powiedział. Ale czy to prawda, czy to do tego jest, to nie wiem, się okaże, kurde. Dowiem się tego od was, czy tylko zmarnowałem taśmę, czy nie. Nie wiem, czy to dokładnie o to chodzi, żeby w ten sposób to wszystko pozaklejać. No jednak teraz tutaj wystaje, a tu nam nic nie wystaje. Dookoła sklejona, wszędzie poprzyklejane, tylko nie wiem, jaki to ma sens, no ale zrobimy tak. Dużo taśmy myślę, że nie zmarnuje, bo nie ma jakoś super dużo tych łączeń. Mamy jej 50 metrów, powinno starczyć. Te taśmy z dodatkowym papierem, nie umiem ich nigdy rozwarstwiać, paznokci nie mam i weź się tu męcz, kurde, z każdym plasterkiem. Plus jest taki, że ta taśma się dobrze klei, ma naprawdę mocny klej. Co to mi daje, że ja to skleję sobie wełnę? No nie będzie wystawać, ale to cokolwiek zmieni? Tu nic nie dmucha, wszystko szczelne. Te opaski są tak mocno ściśnięte, że nie ma chuja we wsi, żeby tutaj, kurde, coś poleciało. Jedno już pięknie oklejone. Więc zrobimy tak wszędzie i się widzimy. Tu mamy taki kawałek rury, który jest bez ocieplenia, bez niczego. Bo jakoś tak wyszło, że stwierdziłem, że wyjąłem tylko wnętrze tej rury i ścisnęłem. Ale tak sobie myślę, że lepiej będzie, jak to będzie zaizolowane. Dlatego mamy tutaj kawałek wełny właśnie od tej rury. To trzeba sobie śmignąć. Jak ja uwielbiam wełnę. O, mam trytytki, specjalnie przyniosłem. Za krótkie. Dobra, tak myślałem, że tak będzie. Przygotowałem się na to i mam cztery. O,
Teraz to już nie ma opcji, że nie starczy. Trytytki, jak wiadomo, też są żaroodporne. Nie no, żartuję, wiem, że nie są. Mamy zwykłe trytytki, ścisne trytytkami, żeby ta wełna się fajnie trzymała. Tutaj temperatury duże nie przechodzą przez te rury, więc trytytka nie powinna się stopić. Jedna. Pamiętajcie, trytytkę zawsze można cofnąć, tylko trzeba coś płaskiego, żeby odhaczyć to gówno. Zapadkę taką. I wtedy będzie można wyciągać, patrzcie. I sobie cofam trytytkę. Cyk! Bo źle założyłem. Troszkę w bok damy i tutaj bardziej ścisnę. Zdecydowanie lepiej. I teraz to trzeba taśmą aluminiową owinąć całe. Ej, wiecie na co wpadłem? Bo tutaj przez to gówno leci mi powietrze, nie? Niepotrzebnie. Może ja tu taśmę pierdyknę na łączeniu, skleimy to i nie powinno wiać. Zaraz zrobimy test. Wiecie, to się otwiera raz na x czasu. Może jak to skleję, to nie będzie niepotrzebnie powietrze uciekać. Użyjemy też taśmy aluminiowej. Spróbuję, zrobię to teraz. Wiecie, raz na pół roku wymienić tutaj pasek taśmy, to nie problem. A przynajmniej nie będzie uciekało tędy powietrze. Dobra, sprawdzam, czy to coś dało. Odpalamy. No panie, różnica w cholerę. To był dobry pomysł. Tutaj i tutaj wszędzie pięknie zategowane. Sprawdzę teraz, odpalimy, czy gdzieś wieje jeszcze powietrze. No, jest leciutki przedmuch. Zaraz to zniwelujemy. Nie może być, kurde. Kurde, jeszcze mi gdzieś tu dmucha. Nie podoba mi się to. Jeszcze kawałek. Tu ma nic nie dmuchać. No kurde, jeszcze gdzieś dmucha. Tak naprawdę leciutko, ale nie. Dobra, zostało to mocno ograniczone. Jest takie, gdzieś czuję, nie? Te powietrze, ale myślę, że jest git. Wtedy mocno wiało, teraz jest takie gdzieś leciutko coś tam czuć. Ale ja to akceptuję. Całe powietrze głównie i tak leci na te przewody. Więc jest git. Wszędzie wszystko pięknie poklejone. Każdy taki obwód już zrobiłem. Wszędzie pięknie. Teraz możemy dokończyć zakrywanie ścian. Jaką mamy tutaj wysokość? No to jest bardzo ważna kwestia, proszę Państwa. Też 117. Wow, jak ja to zrobiłem? No to tak tniemy. Tak jak z tamtej strony, zaznaczę sobie tam takie kropeczki na podłodze i na suficie, gdzie jest środek słupka. To jest bardzo dobra metoda, wtedy nie pierdzielę się, nie męczę. Gdzie co ma być? Gdzie mam wkręcać? Szybka akcja, pyk, pyk, pyk. Kropki później się zakryje. Od razu gnia kontakty. Profile sobie zaznaczam kropkami, a kontakty robię kreskę, linię. I tu wiem, że jest kontakt na tej odległości. Tak samo tu, więc też trzaśniemy. Mamy to. Ciach! Podoba mi się to. Szybka akcja. Ciach! Rozcięte, przecięte i nie ma. Ten jest chyba dłuższy, to jest chyba Regips 2,60. Tak, no. To jest 2,60. Ja mam 2 metry wysokości, a to jest dosyć długie. Całe ręce i trochę, więc 2,60 ma jak nic. Kurde, tu będę musiał pianki psiknąć. Słyszycie to? Pustka. Tu jest wszędzie pięknie. No tu jest zajebiście. Ale tu? Tak nie może być. O, tu. Będzie trzeba zrobić dziurę i wpsiknąć pianki. Ale to się zrobi kiedy indziej. Wsuniemy go. Skręcam. Co tu dużo gadać? Kreski, ułatwiacze. Zapomniałem o tym. O Jezu. Drugi, trzeci. I możemy wkręcać. Mamy to. Pięknie. Chwila, moment i zrobione. Ej, chwila. Kurde. Przecież ja całkowicie inaczej tutaj ten anemostat przykręcałem. Najpierw robiłem dziurę, wsadzałem anemostat i dopiero wtedy. Ale zrąbałem. No nie, no będę musiał całą płytę odkręcić. Co za gówno. Ja pierdniczę, dlaczego ja mam taką krótką pamięć? Dobra, robimy to teraz. Robimy anemostat. Odrysowane kółeczko, wbijamy noża i piłujemy. Prosta sprawa. Kółeczko jest. O! Teraz trzeba położyć regips. I ten. I przykręcić. Dlaczego ja sobie zawsze dokładam roboty? Takie życie, nie? Raz pod górkę, a raz pod dwie górki. Bo w sumie wszystko jest tutaj pod górkę dla mnie. Wszystko co robię, kurde, jest pod górkę, nie? Nic nie może wyjść bezproblemowo, bez żadnych poprawek, przeróbek, itp. itd. Kurde, to się gdzieś... Gdzie ty się trzymasz? No kurwa, co jest? Jeden wkręt tutaj kurwa został i mi płytę dziurawi. Przepraszam, że tyle przeklinam ostatnio, ale budowa jest naprawdę dla wytrwałych i... Co jest kurde? Kurde, powiedziałem kurde. Co jest kurde? Się nie chce wykręcić. No.
No i co? Jak tu nie przeklinać? No czasem się nie da. Mam nadzieję, że mi wybaczycie. Specjalnie pozostawiałem wkręty, ja tu widzę, że większość powypadała. Dobra, je po prostu powyciągam. Mogłem od razu tak zrobić. Nie, widzicie? Człowiek chce dobrze, znaczy dobrze, chce, żeby było szybciej i sobie spróbuje ułatwić, a tu się nie da. Nie da się ułatwić. Jak ja mam to niby zrobić samemu? To jest nie do zrobienia, patrzcie jak to jest daleko. Chyba, że skrócę ten regips do tamtego profila, ale szkoda. Potrzebowałbym pomocy. Na to wychodzi. Chyba, że jakoś stąd sięgnę. No nie. Za wysoko. Ja tutaj w ogóle zostawiłem z anemostatem. No to na pewno bym sobie przecisnął. Zapomniałem, że to jest anemostat. Jak to kurde zrobić teraz? No proszę cię, tylko nie pierdziesz, że jeszcze źle otwór wyciąłem. Że nie sięgnie. Proszę mnie nawet nie denerwować. Tu jest otwór. No kurde, nie sięgnie. Przepraszam, że tyle przeklinam. Pierdziele. Co ja zrobiłem? Skrócę ten regips do połowy tego profila, żebym mógł operować rękami z dwóch stron, bo tak nie ma opcji. Ale i tak się boję, że kurde regips będzie zmarnowany, że to nie sięgnie, ale sprawdzimy. Bądźmy dobrej myśli. Tyle mogę powiedzieć. Pęk pięknie. Nie skomentuję tego, nie? Przysunę regips do siebie. O, tak zrobię. Teraz rura się bez problemu zegnie. I teraz może będę kombinował. Tylko mi spadnie regips. To się pogniewamy. Jak dobrze, że mam takie drewienka. Trochę dupa boli, nie? Ale na pewno lepiej niż na ziemi. Bo wyżej i wygodniej się tak siedzi. Kurwa. Spadło. A już prawie przykręcałem. Nie, teraz muszę wszystko na nowo. Odpalę teraz tą turbinę, żeby zobaczyć, czy tam nigdzie powietrze nie wycieka. No nie przedostaje się jakoś. Strasznie coś marnie dmucha. Wcześniej dmuchało mocniej. No jest git, tutaj nie czuję nigdzie powietrza, żeby coś leciało. Chyba gitara. Przykręcę to od razu. Niech już będzie zamocowane. Wszystko się trzyma, możemy już go przykręcić. Powiem wam, bo tak kiedyś jadałem bardzo dużo sajgonek, nie? I powiem wam, że sajgonki mi się już przejadły, bo ile można je jeść? I takie pytanie do was. Czy polecacie jakieś takie gotowe potrawy, które są w miarę zdrowe do żarcia? Sajgonki mi się znudziły, jadłem dużo pierogów ruskich gotowych i czas przejść na coś innego. Czy polecacie jakieś takie zdrowe, dobre gotowce? Bo jestem ciekaw. Czy jest coś ciekawego? Sklepy typu Biedronka, Dino, ewentualnie Lidl, takie sklepy. Czy coś się znajdzie? K***a! Ja p***ole! Jebana rura! K***a spadła, s***a! Jak przesuwałem. No wkurzyć się idzie. Mam dzisiaj dość. Wiecie co? Na dzisiaj koniec. Nie jest późno, jest prawie 18, ale nie chce mi się dzisiaj siedzieć. Robię sobie luzik, wiecie? Czasem trzeba. Plecy, dupa mnie boli. Raz na jakiś czas, jak sobie zrobię wolne i zrobię mniej, to się nic nie wydarzy. Widzimy się jutro. Jeden z widzów napisał do mnie na Instagramie, czy pokazałbym, jak wygląda garaż w zimę, jak się sprawuje i czy jest z nim wszystko ok. Czemu bo nie, pokażę, nie? Jesteście ciekawi? Wielu z was pisało mi, że to się zawali. No patrzcie, wygląda pięknie, cały zaśnieżony. Nie wiem, ile jest śniegu, ale były już takie duże śniegi, możecie zobaczyć tutaj na dachu. O, myślę, że jest z 15 centów, a był taki moment, że było, myślę, że około 30 centów i się nic nie zawaliło. Wszystko picuś glancuś. Wchodzimy do środka. Ogólnie garażu nie używam jako na razie garaż, tylko jako schowek na wszystkie pierdy. Patrzcie. Pyk. Trochę skrzypi, słuchajcie. Jak w horrorach, nie? Jedyny minus tego garażu to jest to, skrapla się woda. To jest chyba największy minus. Boję się, że przez to mi łaty dachowe mogą zgnić, ale mam nadzieję, że tak się nie wydarzy. A tak poza tym, no to powiem wam, że garaż jest petarda, nie? Ty, ej, to jest pleśń. O kurde, ty. Wiecie, rzadko przychodzę, nie zwróciłem uwagi, dlaczego to gnije. Co jest kurde grane? Ty, tutaj też. Co jest kurde? Ty, garaż mi gnije, bo tego nie było. No tak, są wszędzie prześwite jakieś szczeliny, więc cyrkulacja powietrza jest, ale kurde, ty, nie zwróciłem uwagi, że on mi gnije. To tu widać. Patrzcie, jaka warstwa mchu się zrobiła. Prosiłbym o pilne poinformowanie mnie, co w takiej sytuacji ja mam zrobić, żeby mi się nie rozpadł po zimie.
co powinienem zrobić. Ale tak to się trzyma, nie? Ogólnie z zewnątrz nic nie gnije. Z zewnątrz jest gitara. W środku widzę, że zaczął gnić. Garaż pokazałem, jak widać gnije. Co się dowiedziałem właśnie teraz. Dziwne, dziwne. Wylewka jak wylewka. Jest gitara, zwykły beton, nic nie moknie. Wszędzie suchutko. Mimo, że nie dałem folii pod spód i powrzucałem do wylewki cegły, więc myślę, że nie ma tragedii, ale ta pleśń mnie zszokowała. Nowa energia. Wiecie co, czasem trzeba sobie coś odpuścić, jeżeli właśnie nie ma się mocy. Ja na przykład wczoraj takiej nie miałem, jakoś tak kurde za bardzo mnie to zdenerwowało i stwierdziłem, pójdę do domu, przyjdę sobie następnego dnia z nową energią. Zrobił mi się pasek w ja mi się odnowił i jesteśmy przy poziomie zero. Jak dobiję do stówy, to znowu sobie pójdę. Mam nadzieję, że tak nie będzie. Działamy. Po nowym filmie widziałem, że wielu z was przeszkadza to, że metkę miałem na czole, dyndającą w tamtej czapce, więc założyłem inną czapeczkę. Specjalnie dla was. Mam nadzieję, że to docenicie i napiszecie w komentarzu: super Hubert, że nas już nie wkur... że nas już nie wkurzasz dyndającą metką. O, a ja przypnę ci serduszko. Patrzcie, co mi się wczoraj wydarzyło. No gówno jedne spadło. I jak tu się na przykład nie zdenerwować, nie? No nie da się. Ale ogólnie też, co się od was dowiedziałem z filmu, więc bardzo dobrze, że wczoraj poszedłem. Że ta taśma aluminiowa, gdzie ona jest? Idę, tup. Że taśmę aluminiową możemy również dać na to. I ścisnąć, nie wiem jak to będzie działać, ale ponoć nie będzie nam się wtedy zsuwać opaska. Ile w tym prawdy? Nie wiem, ale zrobię to, nie? Zobaczymy. Aczkolwiek nie wiem, czy przez to nie będzie mi się trudniej zakładało rury. Wydaje mi się, że tak może się stać. No ale kto nie ryzykuje, no to ten nie remontuje. O, dam was tutaj, do środka. A nie, za mało miejsca tam. Spadacie z powrotem tutaj. Niestety, ale nie będziecie widzieć, co tam dokładnie grzebie. Po prostu zakładamy taśmę. Cyk. Taśma przyklejona, tylko kurde, odstaje tak mocno, nie wiem czy to dobrze, chyba nie. Wezmę ją nożem tej przytnę przy samych rogach, przycięte, więc mogę zakładać rurę. I mam pomysł, jak was umieszczę. Mam nadzieję, że to będzie dobry pomysł. O, no kurde, ale ja to jestem gość, nie? Po prostu położyłem kamerę na ziemi i możecie widzieć, jak się ewentualnie denerwuje. No, czy to nie jest piękne? Będziecie widzieć, jak mi kurde idzie. Czy to się powiedzie, czy się znowu zdenerwuje? Oto jest pytanie. Noż, nie wiem, coś się kurde gówno nie chce założyć. Ta taśma, chyba przez nią. Mi nie denerwuj, zasrana rura. Najgorsze jest kurde to, że jak to tylko puszczam, to to zaczyna się gówno zsuwać. Kierdzielone. Dobra, chyba jest. Jest, jak to spadnie, dosuwam. I trzeba to ścisnąć z takim powerem, że ja pierniczę, to nie może drgnąć. Niech tylko spróbuję. Co jest? Dlaczego to się nie chce zaciskać? Kur! Opaska! Przyciskam z całej pety, a to się kur... nie kręci. Dobra, na spokojnie. Zmienimy bita. Idę po jakiś inny. Opaski są też na taki zwykły klucz. Ten taki okrągły, sześciokątny czy tam ośmiokątny. Zapomniałem, jak się nazywa te końcówki. Więc zakładamy to i tym tak ściśniemy, że aż kurde nie ma opcji, żeby się nie udało. Teraz zaciska. Tak ścisnąłem, że aż opaskę wykręciło. Sprawdźmy to. Jak spadnie, to się wkurzę po prostu. I no nic z tym nie poradzę. Nic na to nie poradzę, tak? Chwila prawdy, czy ta rura spadnie, czy nie spadnie. Proszę kurde, nie zawiedź mnie. Macie, żebyście mieli porządny widok na rurę. Jak spadnie, to będziecie widzieć razem ze mną. Już dużo nie brakuje. Muszę tylko dociągnąć. Spada. Nie, no to mnie w nie miłosiernie. To spada. Za krótka rura. Czy to k***a kiedyś nie spadnie? Nie wiem, ta opaska się rusza. Jest ściśnięta na maksa. Bardziej się nie da, a ona się k***a rusza. Raczej kurcze się rusza. I nie mam pojęcia dlaczego. Nic nie mogę z tym zrobić. Tak zostawię. Trzymać się trzyma. Ja planowałem zrobić tak, żeby ten regips wsunąć pod tamten regips, bo da się, ale chyba zostawimy tak i tak przykręcę, że będzie ten oparty o ten dotykał. No bo... Proszę, tylko żeby to nie wypadło. Jest. Ja pierniczę. Przykręcam, zaraz wam wytłumaczę. Dobra, trzyma się. Opaska się tak się na nie trzyma. Ja pierdzielę. Jak to mi kiedyś spadnie i będę musiał rozcinać regips, żeby to wyjąć, to się naprawdę wścieknę. Ale jeżeli będzie się trzymać, to luksus, to będzie gitara.
Nie wiem, jak ja to załatam i w sumie nie wiem, jakim cudem to tak wyszło. Skoro wszystko jest niby proste, nie mam pojęcia, jak to się wydarzyło. Tutaj taka szpara, że mogę całą łapę wsadzić, a tu się styka. Jak? Co ja tu uczyniłem? Oto jest pytanie. No, ale mamy. Trzymać się trzyma. I można lecieć z kolejnymi regipsami w końcu. Ja pierniczę. Dramat z tym anemostatem. Znaczy, no problem jest taki, że zrobiłem otwór w złym miejscu i musiałem rurę naciągać, no nie? Jakoś to się obeszło. Nie chciałem tracić kolejnego regipsa ani kolejnej rury. Trzeba było pójść na kompromis i po prostu nie wsuwać regipsa do samego końca, bo tu brakuje 4 cm. I dosłownie te 4 cm robiło tak, że rura schodziła z tego metalu. Kolejny regips docięty. Najgorsze jest to, że jak tutaj tak się stoi, to trzeba wszystko robić pochylonym. To jest bardzo niedobre na nasze plecy, nie? Jak na przykład mam w takiej pozycji coś podnieść, no to trzeba być powyginanym. Jednak regips jest nieporęczny i troszeczkę waży. I kurde, później plecy bolą. Kolejny przykręcony. Tutaj już sobie zostawię. Nie będę przykręcał dalej, tak samo tam, bo tu musi być dostęp. Trzeba zrobić całą elektrykę. To już jak dziadek będzie. Ja zaraz założę gniazdka i spróbuję podpiąć kontakty, żeby to już jakoś wyglądało. A całą resztę, czyli tutaj dziadek będzie grzebał, dziadek mi tutaj połączy i podłączy to w skrzynce rozdzielczej. I jak to będzie zrobione, zabudujemy sobie cały komin. A na razie tak zostaje. Zaczyna to już jakoś powoli wszystko wyglądać. Mamy... O, nie patrzcie na tą ścianę. O, no patrzcie. Jakoś już to zaczyna wyglądać. Sufit, skosy, ściana, druga ściana, no prawie do końca. Tu tak samo, jeszcze tylko tamta ściana i ta ściana. I proszę Państwa, bailando wtedy. A teraz weźmiemy się za coś innego. Już mam dosyć regipsów, bo kurde, chyba od miesiąca są cały czas regipsy, regipsy, regipsy. Tu, tam, sram. Wszędzie regipsy, już mam ich dosyć na razie. Dlatego zrobimy sobie wszędzie kontakty. Mam pozaznaczane wszystko co i jak. Bierzemy się za robotę. Przygotowałem już wszystko. Mamy puszkę, mamy otwornicę. Ale ta otwornica jest na SDS-a, czyli na wiertarę. Nie chcę mi się specjalnie ciągnąć tutaj kabli i zakładać na wiertarę. Zobaczymy jak to zadziała na wkrętarce. Złapać się będzie dało chyba. Jestem ciekaw jak to będzie działać. No kurde, no to ja tylko regips muszę przewiercić. Na pewno sobie poradzi. Robiłem na ziemi kreski, gdzie ma być puszka na wysokości 40 cm, jeżeli dobrze pamiętam. To będzie mega proste. Mamy kątownik, mamy tą kreseczkę. Widać na ziemi, widać. Mamy kreseczkę, przykładamy kątownika. Pyk, 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 wzdłuż tej linii. Zaznaczam sobie 40 cm kropkę. Cyk. Bierzemy otwornicę. Zwiertłem od razu jest. Więc zajebiście, na kropeczkę, pyk. I otworujemy, ale zrobimy to razem. Jest kropka, przykładamy do kropeczki i nam pięknie wchodzi. O! No pięknie! Co? No jakim cudem? Przecież puszka jest 60-ka, 60, otwornica też jest pod 60, więc co tu się niby wyrabia? No nie wejdzie. Ciekawe. Muszę znaleźć troszeczkę szerszą otwornicę. Mam jeszcze jedną otwornicę. To jest otwor... Kurde, w smarze cała była. Pierdzielona. To jest otwornica dziadka. Przywiózł ją, jak robiliśmy elektrykę na dole i najprawdopodobniej zapomniał, że mi ją zostawił. Sam zapomniałem. Będzie trzeba mu oddać. Ta jest większa. O, dało radę. Sprawdźmy teraz. Wsadzamy puszkę. Czy to wejdzie? Co jest, kurwa? Dlaczego to dalej nie wchodzi? Jaką ja powinienem otwornicę mieć do tego? Czy to kurde jakoś na wcisk? No nie da się. Bez sensu. Albo chyba że tak. Zadziałało. Pięknie. Wystarczyło chwilę potrząchać otwornicą, bo ona ma takie rowki, jakby zameczki. I wystarczyło potrząchać i działa. Teraz trzeba wydostać przewody. Ej, a jak ja kurde wyciągnę przewody? Jak one gdzieś tam sobie leżą głęboko, a tędy ręki nie przecisnę? No, co ja tu odwaliłem? Mam pomysł. Spróbujemy tym. Ha, a, zadziałało. A, kurde. Ma się pomysły. Pyk. Mamy przewód. Teraz trzeba w puszce wywalić otwór. Jak wiecie, lub nie wiecie, bo nie wiadomo. Nie każdy pewnie wie. Nie oglądają mnie tylko fachowcy, ale też przeciętni ludzie, tacy jak ja, którzy też by się chcieli czegoś nauczyć. Więc od razu wam pokażę. Każda puszka ma takie, widać, takie główienka. Trzeba to wyciąć nożem do tapet i przez to przepuszczamy przewód. Żadna filozofia. Najważniejsze to po prostu się nie pociachać. To jest najważniejsze w tym wszystkim. O kurde. Dobrze, że mi nie strzelił ten nóż. Pęk. Mamy przynajmniej teraz nowy, ostry. Wyciągnięte, mamy otwór
I co teraz trzeba zrobić? Puszki do regipsów mają takie specjalne główienka. Takie blokady. I on się ściąga. Mamy tutaj śrubki. Cyk, cyk. I przykręcając na przykład wkrętarko, ale można też śrubokrętem, to się nam ściąga. O! I złapie nam za regips. Dzięki temu, przez to, że mamy tam pustkę, bo nie ma tam tynku, nie mamy tam ściany muru, jest pustka, to nam ściśnie się do regipsa i będzie się trzymać. Prościzna, nie? Przeciskamy przewód przez tą dziurę, którą zrobiliśmy. Teraz pytanie, jak lepiej wstawiać gniazdka? Tak czy tak? Bo to nie jest taka prosta decyzja. Nie pamiętam, jak ja mam u siebie w domu. Chyba będzie lepiej bokiem. I chyba tak zrobię. Najwyżej się przeniosę, nie? Żaden problem. Aczkolwiek napis, logo jest tędyk do dołu, czyli tak powinno być. Więc chyba tak powinno się montować gniazdka. Więc zamontujemy tak. Wsadzamy puszkę, pyk. Puszka pięknie siedzi. Jakoś tak dziwnie pod kątem. Nie pasi mi to. Dobra, jest dobrze. Kurde, nikt z tego strzelał nie będzie przecież. I teraz jak przyczepić gniazdko? To się jakoś zakłada tak. Ale chwila, najpierw trzeba kabel rozciąć. Trzeba tak otworzyć ten przewód, aby nie uszkodzić przewodu w środku, wiadomo. Jezus, się dygłem. Skrobię te przewody. Jak patrzyłem, pamiętam u dziadka, dziadek chyba skrobał je, żeby tą izolację ściągnąć. O, mamy przewody wyciągnięte z izolacji, proszę Państwa, trzy przewody. Z tego, co mnie się wydaje, brązowy to masa albo uziemienie. Nie, to to samo, masa i uziemienie. Nie, masa i uziemienie to nie jest to samo. No to jest ten przewód, co idzie do tego bolca. O, do tego, brązowy. Mamy jeszcze zielony i niebieski. Ale nie pamiętam za cholerę, do czego one były. Zaraz coś się wymyśli. Proszę Państwa, to wiecie. Nie ma, że boli. Dam radę. Ogólnie, od jednego z Was, od widza, dostałem takie specjalne szczypce do ściągania izolacji z przewodów, z takich pojedynczych. I to wydaje mi się naprawdę ciekawe. Specjalne szczypce z takim oczkiem jakby. Łapiemy przewód, na przykład, nie wiem ile tak naprawdę trzeba wyciągać przewodu. Chyba jakoś niedużo, bo to się, gdzie to się wsadza? Gdzie te przewody się łapie w tym gniazdku? Nie wiem, dobra. Zaraz się wymyśli. Łapiemy przewód, pyk. Na przykład właśnie weźmiemy sobie tą masę. Trzeba przycisnąć leciutko. Okręcamy i schodzi nam izolacja. Coś pięknego takie nożyce. Jakbym był elektrykiem fachowcem, kupiłbym bez dwóch zdań takie coś. I mamy zdjętą izolację. No prościzna. Łapiemy tak wszystkie. Leciutko przyciskamy, okręcamy i ciach. Zdjęte. A jakbym tego nie dostał, no to bym po prostu to zrobił nożykiem do tapet, bo też można, nie? Wiadomo, jest łatwiej uszkodzić ten cały przewód w środku, ale da radę. Wiecie, elektryka to już nie jest zabawa. Jeżeli źle podłączę, to możemy na przykład, nie wiem, korki wysadzić, jak później coś będzie chciał podłączyć, albo spalić, albo mnie jeszcze jakoś kopnie. Dlatego obejrzymy poradnik na YouTubie. Proszę Państwa, wyrzućcie z pamięci wszystko, co Wam mówiłem o kolorach przewodów. Ponieważ totalnie wszystko źle powiedziałem. Więc żeby nie było, to nie jest masa, to nie jest tam wszystkie inne. Wszystko poprzeinaczałem. Wpisałem sobie w Google, jak ustawić przewody w gniazdkach. I w zasadzie teoretycznie wiem. Czyli tak, przewód brązowy jest przewodem fazowym. Czyli on daje nam prąd. Z lewej strony idzie przewód brązowy, on jest fazowy. Z prawej strony idzie przewód neutralny, niebieski. A po środku idzie nam przewód ochronny, żółto-zielony, czyli ten, mamy zielony, mamy żółty, i on idzie na środek, czyli na bolce, czyli totalnie bym wszystko źle zrobił. Jak dobrze, że są te informacje w internecie. Jak czegoś nie wiecie, szukajcie, internet wam zawsze powie. Nie zawsze prawdę, trzeba zawsze wszystko weryfikować. Mamy gniazdko, one będzie nam tak. O, mamy takie śrubeczki w gniazdkach, są różne, nie? Od razu powiem, to jest takie fikuśne. Dziwne, jak widziałem poradniki, to są takie prostsze, to jest takie inne, ale niech będzie. Przewód brązowy dajemy, on ma być z lewej strony, czyli dajemy go, wsadzamy tutaj. Trzeba to skręcić, to musi się dobrze trzymać. Teraz przewód niebieski ma być ze strony prawej. Pamiętajcie, wsadzam przewód i trzeba go ścisnąć. I ostatni przewód, żółto-zielony, idzie nam na te bolce, czyli tak zwany przewód ochronny. Tu mam akurat, w tym gniazdku jest akurat na górze. I przewód musi iść tędy, on tak zaokrągla się. O, i on idzie tu. Tu go wsadzam, mamy ściśnięty. I teraz jest poprawnie, mam taką nadzieję. Jeżeli coś źle zrobiłem, no nie, dajcie znać w komentarzu, patrzcie. Żółto-zielony idzie na te bolce, brązowy idzie na lewą stronę. Niebieski to jest neutralny i idzie nam po prawej stronie. Więc teraz tak wsadzam. No wydaje się to proste, nie? Mamy to i skręcamy. Mamy takie dwie śrubeczki. One są, żeby docisnąć. Tu i tu.
I mamy jeszcze dwie śruby, takie specjalne w gniazdku. One są schowane. Tu macie jedną i tu macie drugą. To są takie haczyki od tego gniazdka i one się, jak je skręcimy, to złapią puszkę w środku, żeby to nie wyleciało, nie? Czyli mamy dwa zabezpieczenia. Mamy tutaj, na tym, jedno zabezpieczenie można skręcić i jeszcze drugie jest w środku. Jak skręcimy, to złapią haczyki. Zakładamy. Wielka chwila. Pierwsze gniazdko w tym domu. Mamy to. Pierwsze gniazdko jest w naszej chacie. Na trochę ruszającej się ścianie, to mnie najbardziej przeraża. No przecież to jest porażka. Coś źle zrobiłem? To powinno być sztywne. A pracuję. Nie wiem, co ja tu powinienem zrobić. Ale niech tak będzie, no. Kto normalny będzie przyciskał ściany? Chyba nikt. Pierwsze gniazdko już jest. Lecimy do kolejnego. Teraz to już będzie spłatka. 40 centów, tu kropka. Otwornica i lecimy. No i teraz weź... Wyciągnij przewody. Jeden jest, okej. Okay. Jeden mam. Ale drugi dziś spierdzielił. Czy ja go dziś chwycę? No nie sądzę. Ale właśnie z pomocą przychodzi nam to i jakoś tam wydobędziemy go. O! Można? Można. Teraz mamy zabawę z dwoma przewodami. Ogólnie wydaje się to wszystko proste, nie? Jak teraz sobie przeczytałem poradnik i w ogóle. Ale i tak mam taki lekki stresik, że coś zrobię źle. Na pewno nie będę tego sam podłączał do puszki. Z tym już poczekam na dziadka. Mam nadzieję, że wy też się nie możecie doczekać, aż dziadek do mnie wbije na remont. Kto pamięta, ten pamięta, ale był odcineczek z dziadkiem i bardzo wam się spodobał. I z tego co wiem, chcielibyście więcej odcinków z dziadkiem. Więc muszę się z dziadkiem jakoś umówić. I kurde, coś zdziałamy, nie? Okej, okay, pasuje. Ale, żeby było też schowane gniazdko, tak jak z tamtej strony, trzeba sfazować regips. Czyli bierzemy i nacinamy pod kątem cały ten okrąg. O, tak jak tutaj właśnie to robię. I w ten sposób fazujemy. Jak to sfazujemy? Puszka nam się pięknie schowa w regips. Nie będzie wystawać ze ściany. I to będzie estetycznie wyglądać, nie? I dzięki temu, że sfazowałem, puszka jest idealnie na równo z regipsem. I będzie wyglądało to o wiele ładniej. Polecam wam też tak robić. Pięknie się trzyma puszka. Nie lubię nacinać tych kabli, wiecie. Boję się, że palucha sobie na przykład wbije. Zawsze jest taka obawa z tyłu głowy. Dobra, myślę, że tyle styknie. Wszędzie upierdzielamy te końcówki. Mamy? Mamy. Teraz mamy dwa przewody, nie? Na przykład mamy ten przewód fazowy, czyli tam, gdzie mamy prąd. To są dwa otwory na dwa przewody, żeby włączyć, żeby tak zrobić tak zwany mostek. Tamte gniazdko na końcu ma przewód pociągnięty tutaj, więc on nie ma prądu. Trzeba go zmostkować. Robimy mostek właśnie przez gniazdko i dzięki temu z tego przewodu, który idzie właśnie w tamtą stronę, będzie szedł prąd na ten przewód, który pójdzie do tamtego gniazdka. Nie wiem, czy to dobrze tłumaczę. Mam nadzieję, że tak. I dzięki temu ktoś, kto nie wie, się dowie. Na przykład ja wcześniej nie wiedziałem i to w sumie ciekawa informacja. Łatwy sposób można robić prąd dalej. No ja myślałem ogólnie kiedyś, że to jest bardziej skomplikowane, zakładanie gniazdek, ale gniazdka w sumie, jak tak teraz patrzę, to w sumie easy robota, żeby sobie połączyć. Na przykład gniazdka zrobić po całej chacie, to jest w sumie prościzna. Mamy drugi. Dla fachowego oka, jeżeli ktoś ogląda, czy to jest dobrze zrobione, czy nie. Te dwa, czyli żółty, zielony, dałem na górę, czyli na bolce, pyk, a z tyłu wygląda to tak. Chyba dobrze. Tak mi się przynajmniej wydaje. Teraz trzeba to jakoś obrócić. Przez to, że te przewody są takie cholernie sztywne, weź to wszystko zrób. To nie takie proste. Tu mi się kurde obkręca wszystko. Co jest? Nie mogę tego wcisnąć. Chyba za długie przewody porobiłem. Wiecie co? Nie będę się z tym pierdzielił. Na nowo odkręcam. Trzeba je poskracać, powydłużać, nie wiem. Okej, takie krótsze zdecydowanie fajniej. Nie, no wiecie co? Chyba wypierdzielę tył puszki, bo nie mogę schować tych przewodów. Tył puszki do niczego mi w sumie nie jest potrzebny. Rozcinamy. Wciśnij się, suko, i co jest grane, no? Ty, kurde, nie, no. Zaczynam się denerwować. Jeszcze sobie dziurę w paluchu zrobiłem. Mi gówno, kurde, zahaczyło. No, weszło. Musiałem rozwalić cały tył puszki. Mamy już dwa gniazdka. Nie wiem, ile czasu minęło, ale po prostu masakra. Jeszcze tylko 11 na całej górze. Ty no, ja bym tu cały dzień spędził przy tych gniazdkach. A w sumie, jak jesteś elektrykiem, jesteś fachowcem i zakładasz gniazdka, ile fachowcy biorą za zamontowanie jednego gniazdka? Wystają przewody z ściany i ile bierze fachowiec za to, żeby nam po prostu podłączyć kabelki i założyć gniazdko? Bo jestem mega ciekaw, ile się za takie fuchy płaci. Wiecie, niby nic, ale fachowiec musi przyjechać. Jak jest mało gniazdek, no to nie ma sensu przyjeżdżać.
no bo mało kasy, więc jestem ciekaw, od ilu gniazdek w ogóle fachowiec chce przyjechać i ile bierze za gniazdko. Na przykład zadzwoniłbym do elektryka, bym powiedział: elektryk, potrzebuję podłączyć jedno gniazdko, masz do mnie 20 km, przyjedź. Ciekawe, czy by przyjechał. A jeżeli by przyjechał, ile by chciał? Proszę Państwa, króciutka przerwa na otwarcie paczuszki od widza. Paczka jest mała, ale jest cholernie ciężka. Mamy liścik. Siema majster. Siema. W paczuszce przesyłam kilka akcesoriów, które mogą się przydać. W remoncie oraz kilka kątowników i płaskowników, które sam wycięłem na laserze CNC. Ciekawe. Robisz zajebistą robotę na YouTubie. Oby tak dalej. Pozdrowienia dla Ciebie, babek oraz bibuszki. PS. Pogłaszcz ją ode mnie, Marcin. Marcin, oczywiście, że pogłaszczę dla Ciebie bibuszkę. Pozdrawiam Cię również. Proszę Państwa, mamy tarczę do metalu 1X. Dwie tarcze do szlifowania metalu. Zajebiście. Mamy... Ej, magnes? Co to jest? Ty wiem, co to jest! Zajebiste! To się przyda przy poziomowaniu czegokolwiek. Chciałem sobie coś takiego zakupić. Mamy magnesik. Pyk! I dzięki temu możemy przesuwać, odsuwać, przybliżać profil. Mamy ustawiony laser i możemy sobie w ten sposób pięknie wypoziomować. Zajebiste. Bardzo Ci dziękuję za to, ale to będzie używane. Mamy takie dwie blaszki. Nie mam pojęcia, do czego one są. Może jako, żeby coś połączyć, takie jakby płaskowniki? Sprawdźmy dalej. O, to są te kątowniki, które Marcin... które wyciął na laserze CNC. Mamy takie i mamy takie. Dwa rodzaje grubości. Wyglądają solidnie, fajne. Jakiś taki inny metal, jakby standardowe kątowniki są zrobione, wiadomo, jak najtańszym kosztem, one są cienkie, a tu fajne, grube kątowniki. Te to już w ogóle, kurde. Patrzcie, jakie to grube. Nie ma opcji, żeby coś to połamało. Mamy jeszcze trzy takie blaszki. Mamy... Ej, skakankę! Nie mam skakanki. Wiesz co, Marcin? Specjalnie dla Ciebie poskaczę. Jak uda mi się 5 razy, zostawiasz lajka. Daj mi jeszcze jedną szansę. Taka, dobra, teraz się uda. Patrzcie. Kurde! Dobra, jeszcze raz. A? Było 5 razy, zostawiasz lajka, obiecałeś. Aż się zgrzałem, chyba czas zacząć skakać. To jest do wkrętarki. Ej, ciekawa przedłużka. Takie coś się może przydać. Tu zakładamy wkrętarkę, ona nam okręca, tu dajemy bit i na przykład jakieś ciężko dostępne miejsce, gdzie całej wkrętarki nie wsadzimy, wsuwamy to i podłączamy wkrętarkę i to się będzie nam kręcić. I wkręcać lub wykręcać. Zajebiste, takiego czegoś też nie mam. Jezu, jaki długi bit. PH2, 11 centów. Co mamy tutaj? Do mocowania okien, kołki. Kołki montażowe do okien. Ciach. O, i tutaj jest więcej kołeczków. Patrzcie. Dużo kołeczków szybkiego montażu. Kołków, śrubek, wkrętów. Nigdy za wiele. Bardzo dziękuję. O, to co lubię. Miary. Jak wiecie, jedna mi się zepsuła. Moja najdłuższa miara, 8-metrowa. Trochę szkoda, ale można sobie radzić bez takiej 8-metrowej. Mamy 3-metrówkę. Przyda się. Bardzo dziękuję. Kolejne takie płaskowniki, mega grube. Kurde, Marcin, skąd ty wziąłeś taką blachę? To jest kawał solidnej stali. Jak coś tym skręcę, to już się prędzej ta rzecz połamie, niż to się uszkodzi. Dwa takie pizdryki, nie mam pojęcia. Chyba jakby też te takie kątowniki regulowane? Chyba tak. Dwa kątowniki takie, że możesz sobie regulować wysokość śrub. Chyba. I ostatnia rzecz. Kolejne takie płaskowniki, mega grube i duże. Myślę, że też się przydadzą do czegoś. To by było na tyle w tej paczuszce. Marcin, bardzo Ci dziękuję za paczuszkę. Pozdrawiam Cię serdecznie. A my wracamy do odcinka. Wiecie, na co wpadłem? Akurat tutaj nam się kończy regips. Zobaczycie sobie, jak z tyłu ściąga. Patrzcie, jak to działa. Ściągamy. I ściągnięte. I od dołu to samo. Nie? Kto Wam pokaże tak dokładnie na internecie, jak nie ja? Co się dzieje z tej strony i co się dzieje z tej strony? No nikt. O, ej, to jest instrukcja. Kto by pomyślał? Ale nic nie rozumiem. Nie mam pojęcia. Nie wiem. Taka instrukcja jakaś z dupy chyba dla jakichś profesjonalistów. Czyli mnie, bo pamiętajcie, jestem profesjonalistą w tym, co robię, ale nie należy mnie naśladować. Przynajmniej nie we wszystkim, tak? Wszystko trzeba z umiarem.
miejcie swoją głowę, każdy może popełniać błędy, ja również. Więc nie zawsze bierzcie przykład z tego, co ja robię. Warto czasem poczytać komentarze, bo w komentarzach potrafią być czasem lepsze na przykład sposoby napisane przez kogoś, za co bardzo dziękuję, jeżeli ktoś to pisze. Po prostu jak chcecie się czegoś dowiedzieć też ciekawego, czasem warto wejść w komentarze, bo całkiem fajne uwagi potrafią być odnośnie tego, co robię w filmach. Wiecie, ja jestem zwykłym ziomkiem z Wiochy, który pierwszy raz w życiu w ogóle robi coś na budowie. Nie miałem nic do czynienia z budowlanką. Po prostu stwierdziłem, że remontuję dom, bo nie stać mnie, żeby kupić sobie nowy i nie stać mnie również, żeby wynająć fachowców, którzy by to zrobili. I stwierdziłem, że własnymi siłami zrobię wszystko sam. Ale aczkolwiek z waszą pomocą, to jest w sumie taki plus. Nie zawsze coś zrobię dobrze i wtedy wy się udzielacie, czy w komentarzach, czy napiszecie mi na Instagramie i ja wtedy na przykład to poprawię. Taki plus. Więc, jeżeli widzicie, że coś źle robię, możecie napisać: Hubert, nie, Majster Hubert, źle to zrobiłeś, mógłbyś zrobić tak, albo powinieneś zrobić tak. A ja wtedy popatrzę i powiem: no, panie, masz rację, albo i nie masz, bo to wszystko zależy. I się jakoś, wiecie, wszystko się ułoży. Dobra, mamy kolejne podłączone. Obeszło się bez wycinania puszki. Mamy to. Nie mam pojęcia, czy są równiutko. Wolę nie sprawdzać. Na oko wygląda mi na równe, więc nie będę się denerwował. Skoro na oko ja to akceptuję, to nie ma sensu nakładać na to poziomicy i się niepotrzebnie denerwować. Tak wygląda puszeczka z tyłu, po prostu dwa przewody wystają, pyk, pyk, pyk. Kurde, największy problem jest z włożeniem tego do puszki. No nie no, ile można się męczyć z wsadzeniem głupiego gniazdka? Pierdziele, nie mogę tego włożyć. Co za shit. Ja pierniczę, ty. No kurde, co jest grane z tym? Kurwa, spadł mi ten zasrany trzymak. Chciałem wyciągnąć specjalnie tą puszkę. Ten zyndzel z puszki wykręcił się do końca i spadł. Więc weźmiemy sobie z innej. Trzeba to przykręcić. Dobra, spróbuję tak. Mamy luźną puszkę. Spróbuję najpierw przecisnąć to wszystko, żeby to wsadzić, bo mnie to kurde zaczyna denerwować. Umieścimy i wtedy jakoś to sobie zdziałam. Dobra. Mamy to. Musiałem całą puszkę z tyłu rozwalić, żeby to chciało wejść. Czy żaden przewód się jakoś nie... A przewody powypadały. Ja pierniczę, jak? Przewody wypadły z puszki. Co za gówno, patrzcie. Kurde, nie wiem, czy widać. O, widać. Jak to możliwe, że to powypadało? Tyle się męczyłem, żeby się kurde dowiedzieć, że ja muszę to rozmontować i jeszcze raz włożyć. Odkręcam to gówno i na nowo. Pierdzielone. No kurde. A wszystkie powypadały. Jakim cudem? No patrzcie, tylko masę muszę odkręcić, bo reszta kurwa powypadała. Jak? Jak to się mogło wydarzyć? Puszka wygląda tak. Trzeba chyba mocniej ścisnąć. Jeszcze bolec jest. Wygięłem bolec jakimś cudem. Ja pierniczę. Czy to można prostować? Teraz kurde nie wypadną. Mam taką nadzieję. Takie skręciłem, że głowa mała. Kurwa, puszki nie wsadziłem. Ja pierniczę. Czy to przejdzie? No nie przejdzie. Jak ja mogłem zapomnieć o puszce? Rozkręcam to jeszcze raz. Zimno mi już tutaj od tego siedzenia. Założę drugi polar, bo piździ tutaj. Dupsko mnie boli od tego zasranego kołka. Przyniosłem sobie kawałek pianki, ale i tak dupsko boli. No masakra po prostu. Hubert, nie denerwuj się. Nie denerwuj się. Dobra, przynajmniej jest mocno skręcone. A gdzie jest śrubka? Na odwrót przykręciłem. Ja pierniczę. Przeciągnę, chyba że przeciągnę przewody, bo to nie ma znaczenia. Sięgną? Jeżeli sięgną, to gitara. Teraz do góry nogami przykręciłem i od dołu trzeba przykręcić. I teraz nie wiem, czy przewody sięgną. Ja, ty! No ja w to po prostu nie wierzę, nie? Nie mam pytań. Jeden sięgnął. No kurwa, wylatuje przewód. Ja pierniczę, ty! Wyleciał mi znowu przewód. Co jest grane? To jest jakieś wadliwe gniazdko? Co tu się odpierdziela? Przepraszam, że tyle przeklinam, ale wiecie jak jest, nie? Na budowie jest ciężko i to jest taki rodzaj od denerwowania się. Poprzeklinam sobie, no i zaraz wszystko mija na chwilę do następnego zdenerwowania. Kurwa, wejdź tam śmieciu. Nerwy, kurde, powiem wam, że już jest takie 80% zdenerwowania. Wbija jeszcze 20 i kurde idę stąd dzisiaj, nie? Do stówy mało brakuje. Proszę mnie nie denerwować. No co jest, no nie mogę tego wsadzić. Co jest z tym jednym gniazdkiem? Ja pierniczę.
Zrobiłem poprzednie, było w miarę git. Co tu jest grane? Naprawdę już się zaczynam denerwować. Co tu się odpierdziela? Wyciąłem całe dno, żeby nic tam nie przeszkadzało i wszystko przeszkadza. K***a! Ja dole. No zaraz mnie k***a 99% już jest. I one wpadło do środka. Ręce mnie bolą. K***a gniazdko wpadło. Ja pierniczę, ty. No wpadło. Ja... Jak ja mam to teraz kuźwa wyjąć? Dlaczego? Ktoś mi to wyjaśni. Nie, wiecie co? Ja dzisiaj zrobiłem tylko gniazdka. Trzy. I czwarte mnie zdenerwowało. I ja nic więcej dzisiaj nie zrobiłem. A siedzę tu już naprawdę kilka godzin. To idzie naprawdę ciężko mi, nie? Jak ja mam teraz to gówno wyjąć? Aby to nie wpadło dalej. Dobra, wyjęłem to. Ale teraz jak to? Puszkę. Odkręcę te wszystkie przewody. I zaraz będziemy myśleć, nie? O, i tak powypadały. Kurczę pieczone. Naprawdę, nie wiem co ja tu źle zrobiłem, ale już mnie nerwy dosłownie mi już puszczają. Mam pomysł. Wypchamy te przewody przez tą puszkę. Dobra, udało mi się. K***a blokady. Ja pierniczę. Zapomniałem blokad ściągnąć w dół i teraz haczą od tamtej strony. Ja pierdzielę. Wypchałem przewody, chciałem obrócić puszkę i tędy ją wciągnąć, ale mamy te blokady. O, to gówno. Nie skręciłem tego. I kurde, jest z tamtej strony. I teraz nam haczy, żeby wyjąć. Ktoś mi może napisać, jak tu nie przeklinać? No nie da się. Po prostu się nie da. Jeszcze jeden sposób, jak wydostać tą puszkę. Rzucę ją w tamtym kierunku. No, zbyt daleko nie poleciała. Teraz wezmę miarę i spróbuję wydobyć tą puszkę. Myślę, że to może nie być głupie. Mamy. Mamy puszkę, patrzcie. Teraz pytanie, czy czasem już ten otwór tak nie jest rozwalony? Że ja już tutaj nie przykręcę puszki, na przykład będzie wpadać. Nie mam pojęcia i mam obawy, nie? Pamiętajcie, ruch to zdrowie. Czasem trzeba się poruszać, zwłaszcza na starość. Plecy to już mi naprawdę do dupy wchodzą. Nie mogę się doczekać, aż skończę te poddasze całe, żebym już więcej nie musiał tak się garbić przy tym wszystkim, nie? Trzeba się rozruszać. Pamiętajcie, nie możemy się zastać, bo wtedy wszystko będzie bolało. Jakieś króciutkie rozciąganie, chociażby minuta, wiecie, siedzicie pół dnia, to chociaż wstać na chwilę, porozciągać się. Taka dobra rada ode mnie, bo często tak robię. Można wracać do roboty. Okej, trzeba na spokojnie przeanalizować, co ja zrobiłem tutaj inaczej, że tu nie pasuje, a tam pasowało. Coś musi być na rzeczy, ale najpierw trzeba wyciągnąć przewody z powrotem. Najpierw sprawdzę, czy to się w ogóle jeszcze będzie trzymać. O kurde, wpada na górze. I co teraz? Przemyślmy to. Co tu poszło nie tak? Może jeszcze bardziej rozetnę tu? Może to wina tego? Dobra, troszeczkę pokombinowałem. Skróciłem niektóre przewody. Próbujemy podłączyć. Ja pierniczę, oby to nie powypadało, nie? Nie, no to po prostu sobie wypada. Ja pierniczę, no co jest grane? Kurde, mam dosyć tego. Po prostu wszystkie sobie wypadają. Kurde, tyle czasu. Już mnie tak nerwy wewnątrz. Aż mi brak słów na to, co czuję wewnątrz. Dobra, podłączyłem. Ostatnia próba wsadzenia tego do puszki. Już więcej mi się nie będzie chciało. Najgorsze jest to, że puszka sama wpada do środka. Pierniczę. Proszę Państwa, chyba mamy to. Chyba jest. Nie wiem, czy to się będzie trzymać. W zasadzie powinno. Widać, że jest krzywo, ale kto by tam patrzył. Mamy to. I proszę Państwa, dzisiaj więcej gniazdek nie zakładam. Jest już późno. Ja mam dosyć na dzisiaj. Wszystko mnie boli. Czasem trzeba ponarzekać. Więc jutro i pojutrze mnie nie ma. Jadę do Warszawy na 2 dni. Więc widzimy się za 2 dni. Elo. Proszę Państwa, nowy dzień. A co za tym idzie? W zasadzie to nic nie idzie, po prostu trzeba robić remont, nie? Dzisiaj mam nową energię i postaramy się zrobić na szybkości te wszystkie gniazdka. To ma być szybka akcja, zero pierdzielenia, tak jak przy tamtym, bo to był dramat. Tu musi pójść szybko i bezproblemowo. Pyk, pyk. Ja ogólnie w całej chacie mocuję kontakty podwójne. Często widzę w chatach, że ludzie na przykład mają pojedyncze. Nie wiem po co, chyba lepiej mieć podwójny moim zdaniem, a nawet myślę, że mógłbym nawet zamontować potrójny. Tylko w sumie potrójny już tak... W sumie chyba to nie jest potrzebne już potrójny. Pojedynczy to jest jeszcze taka lipa, ale podwójne myślę, że to jest taki standard teraz. Nie wiem, jak wy macie w chatach. Możecie napisać, czy wy w domu macie więcej pojedynczych, czy więcej podwójnych gniazdek. Mamy to. Ostatnie
na ścianie, którą ostatnio kleiłem. Trochę na piankę, trochę na kleksy, ale się trzyma. I to jest najważniejsze. Wszystko jest pięknie. A czy tu mi wejdzie puszka? Chyba nie wejdzie, będzie trzeba wiercić. Puszka głębiej nie wejdzie. Czyli trzeba w pustaku się przewiercić. Nie, no jestem w szoku. Wkrętareczka sobie poradziła jak ta lala. Zrobić otwór w pustaku. Mamy przewód. Musiałem specjalnie zrobić otwór. Więc przewód tutaj haczy o ścianę. Więc go nie zegnę. On musi pójść tutaj z tyłu. Więc tak naprawdę od tyłu puszki. Musiałbym jeszcze tam jakoś skuć po boku. Tam gdzieś do tyłu, żeby puścić go do tyłu. Ale to jest bez sensu. Nie ma sensu tracić czasu. Rozetniemy sobie puszkę wzdłuż. O, żeby kabel wsunąć od boku. Myślę, że prościzna, nie? Ja pierniczę. I puszka w śmietnik. Połamała się cała. Idę po kolejną. Jeszcze raz trzeba rozciąć. Ale inaczej. Może otwór pierdyknę. Mam wiertło. To jest chyba wiertło do drzewa. Tak mi się wydaje. Tak, to jest wiertło do drzewa. Nim zrobimy otwór w puszce od boku, to jest dosyć grube wiertło, powinien przez to później przejść przewód, bo rozcinając nożem do tapet, no jak widzicie, puszka się rozpierdziela. Nie ma sensu marnować kolejnych puszek. Gdzieś tu powinienem zrobić otwór. Ja pierdzielę, ale się dygłem. To się nie wywierciło, tylko połamało. Jezu, jak ja bym sobie wbił w łapę i jeszcze tym zakręcił. Uuu, nie byłoby kolorowo. Aż mi kurde syf to wyobraziłem, aż mi ciarki przeszły. Próbujemy teraz. Cyk. Jest idealnie. Wyszedł nam przewód pięknie od boku, tylko w sumie. Ale jak ja wtedy wsadzę gniazdkę, jak to podłączę? Zaraz się okaże. Kurde, tak jak myślałem. Ciężko to schować w gniazdku. Dobra, nie zmieszczę tego. Trzeba skrócić te przewody. I coś pomyśleć tutaj. Może jak będą krótsze, to wejdzie. Mamy to. Patrzcie. Ciach. Tu są trzy. No tu na razie jedno. I tu też są trzy. Więc, proszę Państwa, można uznać, że ta ściana, no jest prawie gotowa, bo tutaj trzeba jeszcze zrobić zabudowę komina. Ale ta ściana też jest prawie gotowa, bo jeszcze trzeba zrobić wnękę okna. To w sumie wychodzi na to, że jeszcze nic nie jest skończone. No jeszcze trzeba zaszpachlować w ogóle. Kurde. Wszystko trwa i trwa. Napisz w komentarzu, jestem głodny, a przypnę ci serduszko. Dzięki temu będę wiedział, że dotarłeś do samego końca, że oglądasz wszystko. Ci, co nie dotrą do samego końca, będą się zastanawiać, dlaczego ty jesteś głodny, kogo to interesuje, nie? Zróbcie w komentarzach tak, żeby inni się zastanawiali, o co chodzi, dlaczego wy jesteście głodni. I to tyle. Trzymajcie się. Elo.